Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. I ostatni. Dzień dobry, dziś obudziliśmy się w Koniakowie i nie sądziliśmy się, że pokój jest aż tak magicznie, bo jak przyjeżdżaliśmy, no to był środek nocy, było ciemno, a teraz widać przepiękne, uśnieżone góry z każdej strony. Nocą nawet nie było widać światła w chatach, wszyscy już spali, bo jechaliśmy bardzo późną nocą, a teraz wszystko nabrało uroku. Jest niesamowicie cudowne. Pięknie, słonecznie, pogoda idealna na stok. A my jesteśmy już gotowi, tak ubrani, jest. Na narty. Na narty śmigamy do Istebny i tam jest... Miałam powiedzieć nazwę, ale nie mam. Tam jest tak na pewno. O Jezu, jak pięknie. Tu będzie teraz chyba tak. Ale pięknie jest! Dotarliśmy. Jeszcze tylko musimy gdzieś zaparkować. Zbieramy resztę ekipy narciarzy reprezentacji. Siema! Tu się szykują na zawody. Póki co się rozdzielamy, musimy lecieć do wypożyczalni po jedne narty i po buty oboje. Spinamy narty, mamy kupione karnety, ale najpierw idziemy sobie na orczyk. Na taki łagodny fragment rozgry się trochę. Pierwszym wyjściem. Kolejki, wczoraj było lepiej. A właśnie, bo wy już macie jeden dzień do południa byliśmy. Nie było takiego wiatru ostatnio. No, dzisiaj udziałamy. Ale słońce. I pogoda piękna. Nie ma się co dziwić. Ludzi dużo. Thank you.
Jechaliśmy po raz drugi na stok i leżymy sobie na górze i mam piękne widoczki. Pierwszy zjazd dla mnie był hardkorowy, mam wrażenie, jakbym nic nie pamiętała. Nie ma nic ale lepszego. Ale pod koniec już było lepiej. Niż odpoczynek sobie leżąc na górze. Jest bardzo przyjemnie. Zaraz wyjmę herbatkę, zjemy batonika i już za chwilę będziemy nie, wyjadać. Jeździmy! Ciśniemy, ja chcę pojeździć. Tak, 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 ale najpierw batonik. A widoczki to my mamy takie. Szczególnie, na batonika. Widzę ciebie. Na ciebie i batonika. Spoko. Ach, a za nami takie oto piękne miejsce. Ała, nie mogę się tego zwracać. To jest właśnie całe moje szczęście na jednym obrazku. Herbatka, batonik i Adusia. Wszystko co najsłodsze. No oczywiście. Drugi zjazd już był trochę lepszy, ale namówiłam Rafała jeszcze na orczyki, spokojniejszą trasę, żebym sobie mogła poćwiczyć. No da. Nie chciał się rozdzielać, bo on jest hardcorem. Tak, ale Ada mi obiecała, że raz jedziemy tu i tak. Potem wrócimy tam. Ja muszę się jeszcze trochę rozkręcić, poćwiczyć. Kolejne podejście i przyznam, że tym razem jest nawet przyjemnie. Całkiem spoko idzie. Teraz jestem przyczajonym tygrysem, bo Remek właśnie ma lekcję. Już drugą wczoraj zaczął, pierwsza lekcja na nartach. Teraz jest w tunelu, na wyciągu. I śmigo. I po przerwie kolejne podejście. Zerkamy obok na skutery śnieżne, bo jutro będziemy testować taką atrakcję walentynkowo. Przystanek.
tego potrzebowaliśmy. To będzie nasz ostatni zjazd. Przedniego nie nagraliśmy i było najmniej upadków. U mnie dwa, u ciebie w ogóle. Co? Przyjechałeś tam za sobą. No tak. I teraz już ostatnia szansa, zdążyliśmy jeszcze na ostatni zjazd. No bosko! Na koniec Rafał sobie wybrał taką hardkorową trasę. No, właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiem czy się nagrało, ale słuchajcie, stwierdziłem, że pojadę sobie jakąś najtrudniejszą przez las. Nie wiem czy to jest w ogóle trasa między drzewami. No i tak tam było tyle chopek, że się wywaliłem, tak i mnie wszystko boli na plecy. Czy jest z tego jakiś wniosek na przyszłość? Żaden. Kompletnie żaden. No, warto próbować, nie zawsze warto jeździć z takimi trasami, które nie wiadomo czy są trasami. Okej. Okay, ale już było fajnie. Ale wracamy. Wszystko mnie boli, bo tak bym w ogóle nie czuł, że pojeździłem, a teraz wszystko mnie boli. No dobra, dobra. Czuję. Ja myślę, że dopiero rano poczujemy, albo jeszcze wieczorem może. Ale póki co myślimy tylko o tym, ale nie że... jechałem między drzewami, a teraz jechałem. O, uwaga, a teraz musisz iść między fałszami. Jedziemy jeść. Tu jest nasze auto. O, są rodzice. To podrzucamy nartki i szukamy jakiejś fajnej miejscówki. A można na Orczyk sobie wjeżdżać. Tak. Okej, okay, czyli teraz Orczyk po 16 działa, a trasa jest ratrakowana. I jest przerwa. Jakbym szedł na piesie? Tylko tym ratrakiem. Będzie godzili tym ratrakiem. O, dobra. No i co za atrakcje, tam się umawiamy na skutery, a to ratrakiem lepiej się przejechać. Ej. Ok, ok, go, 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 go! Jedź. Misiu, już czeka kawałeczek! Jedź. O kurde, ale zasłużony! Teraz zachód słońca przepiękny! Warto było walczyć! Dałeś czadu, kocie! Skręć w lewo. Oj, naprawdę ta górka to była hardcore. A jeszcze załóżmy, by ktoś jechał. No. Jezu. Daj spokój. Odświeżyliśmy się, przebraliśmy i lecimy teraz na miasto do jakiejś fajnej knajpki w okolicy. Idziemy coś zjeść, taką obiad o kolację i idziemy coś może wypić, też dobrego. Jakiegoś kuralskiego grzańca. Piękne.